Serdecznie witamy naszych przyjaciół z Ukrainy. Serdecznie witamy również rodziny, które otworzyły dla nich swoje serca, swoje domy. Serdecznie ich witamy. Serdecznie chcielibyśmy powitać również panie oraz pana Pawła, którzy pomagali w organizacji zbiórki na terenie Straży Pożarnej tutaj na Mniszczwie. No i tak na naszym ostatnim walnym zebraniu w marcu wyszła tak spontanicznie taka właśnie inicjatywa, ponieważ tutaj jako pierwsza na Mniszczwie Ochotnicza Straż Pożarna podjęła się takiego ogromnego dzieła pomocy osobom z Ukrainy poprzez właśnie stworzenie tego punktu pomocy i tutaj członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej pełnili takie dyżury właśnie codzienne. No i postanowiliśmy też ich troszeczkę wspomóc w tym. No i pojawił się taki pomysł, żeby właśnie zorganizować tym mieszkańcom, którzy tutaj u nas są naszymi gośćmi, osobom z Ukrainy, którzy mieszkają w naszych domach, tutaj z Mniszczwa i osoby, które z nami tutaj współpracowały w tej pomocy dla osób z Ukrainy, żeby im zorganizować takie spotkanie. A tak w sumie trochę potem się dopiero tak zorientowaliśmy, że przecież ten dzień wyznaczony na to spotkanie to jest właśnie dla osób z Ukrainy dzień świąt wielkanocnych, także tak się w sumie nawet dobrze to złożyło, że te osoby będą się mogły spotkać, poznać, no bo niektórzy z nich się mijają, niektórzy nie wiedzą, że tak właśnie nawet czasami niedaleko od siebie mieszkają, a mają często podobne problemy. No i tak postanowiliśmy, żeby te wszystkie nasze mniszczwiańskie organizacje, właśnie Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Kółko Rolnicze, Koło Gospody, no i również Straż, bo też tutaj będą osoby właśnie ze Straży, że te wszystkie organizacje, które tutaj się włączyły w tą pomoc, że chcemy właśnie tutaj im to spotkanie zorganizować. Zaprosiliśmy też gospodarzy, u których mieszkają te rodziny z Ukrainy, no bo te osoby też mają swoje wspólne jakieś tam problemy. Chcemy też troszeczkę gdzieś tutaj porozmawiać. Będziemy chcieli ich zachęcić do jakiegoś opowiedzenia nam, jak wyglądają u nich święta. Gdzieś tam te bariery językowe się zacierają coraz bardziej. My się uczymy języka, oni naszego. Więc ta komunikacja jest coraz lepsza. No więc mam nadzieję, że będzie to takie miłe, sympatyczne, świąteczne spotkanie i żeby chociaż troszeczkę im umilić ten straszny czas, no bo rzeczywiście te wiadomości z Ukrainy są tragiczne i żeby chociaż troszeczkę ich oderwać po prostu od tych takich smutnych, tragicznych przeżyć, więc żeby choć troszkę to umilić, rozweselić, niech to też dla nich chociaż na chwilę będą właśnie wesołe chwile. Myśmy tak policzyli, że spodziewamy się około 30 osób z Ukrainy, które mieszkają tutaj na Mniszczwie, czy w najbliższej okolicy. Tutaj zaprosiliśmy też osoby z Ukrainy, które pomagały w straży właśnie przy prowadzeniu tego punktu pomocy, no do tego gospodarzy, także w sumie gdzieś około 40 osób z całej Ukrainy. Niektórzy, na przykład u mnie mieszkają osoby, które są z Zaporoża, tam z Donbasu, więc szczególnie mocno przeżywają to wszystko, co tam się dzieje. Jak przyjeżdżali, to mówili, że tak tydzień, dwa, żeby tylko się schronić, a tutaj się okazuje, że najgorsze dopiero gdzieś tam przed nimi, więc no, są to poważne problemy. Niektórzy słyszą, że tu są właśnie bardziej z zachodniej Ukrainy, z okolic Lwowa, gdzieś tu niedaleko wiem, że są osoby spod Kijowa, z tej nieszczęsnej właśnie gdzieś tam z okolic Buczy i w tych innych miejscowości, które były tak strasznie tam ostrzelane. Także no, każdy z nich rzeczywiście przeżywa ogromną tragedię. Nam nawet sobie to trudno wyobrazić, bo to człowiek dopiero gdy się znajduje w danej sytuacji, to gdzieś może próbować się gdzieś tam z tym zmierzyć. Natomiast no, to jest, przynajmniej tyle możemy zrobić. Chociaż wystąpiliśmy tutaj z prośbą, z inicjatywy właśnie naszej prezeski Macierzy Ziemi Cieszyńskiej tutaj na Mniszczwie, Halinki Sajdogrzyła. Wystąpiliśmy właśnie z prośbą do Kanei, do Olzy i do firmy Ludwik ze Skoczowa, z prośbą o jakieś właśnie tutaj podarki. Także nas tutaj ugościli właśnie i słodyczami, i również upominkami Kana. Także do każdego mamy właśnie jakiś podarek zgodnie z naszą tradycją, że zajączek wielkanocny coś przynosi na Wielkanoc, więc także chcemy, żeby to po prostu każdy wyszedł z czymś, tak? I żeby miał jakąś pamiątkę i trwałą, i słodką. Serdecznie dziękujemy wszystkim Polakom za przyjęcie tutaj, za wasze otwarte serca, że bardzo dobrze nam tutaj jest, wszyscy nam pomagają. Odnośnie świąt, to święta polskie i ukraińskie są bardzo podobne, ale są i różnice. Poznaliśmy już w zeszłym tygodniu wasze święta, dzisiaj obchodzimy święta u nas i dziękujemy za przyjęcie, za te wielkanocne święta tutaj organizatorom na Mniszczwie.
kółku rolniczym, straży pożarnej i gospodyniom wiejskim tutaj na Mniszcwie za takie miłe przyjęcie i za spędzenie wspólnie razem tych świąt, bo niestety niektórzy nie mogą te święta spędzać razem ze swoją rodziną. Niektórzy muszą siedzieć w bunkrach, niektórzy po prostu rodzina się rozdzieliła i pół rodziny spędza czas w ten wielkanocny osobnie i nie tak jak te święta jak zawsze było, ale wszystko przetrwamy i wszystko będzie dobrze. U nas w domu to raczej tak jak w Polsce, ale wiem, że w ukraińskich domach są takie sałatki wielkanocne, które to wszystko się kroi, na przykład wszystko z koszyka się kroi razem i robi się taką sałatkę wielkanocną. Moja babcia była Polką i no mamy cała moja rodzina ma kartę Polaka. Właśnie przyjechaliśmy tutaj też do mojej mamy kuzynki, która urodziła się na Ukrainie, ale mieszka obecnie od wielu lat w Polsce i też czujemy się tak pół na pół, nie? Pół na Ukraińcem i pół Polakami, dlatego może te święta dla nas i ukraińskie, i polskie obchodziliśmy razem cały czas, nie tylko w tym roku, ale cały czas obchodzimy dwa razy święta ukraińskie i polskie. Czego my życzymy Ukrainie? Tak. No najpierw pokoju i po prostu błękitnego nieba, wesołych świąt, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego. Głównie, żeby pokój był na świecie, mirnego nieba, spokojnych, weselych świąt i wszystkiego najkraścego. Myślę, że się wszystko odczuł, że bardzo dziękuję za wasze serce, za... Mi się płakać. Za pomoc. Za wszystko, co robicie dla nas.